Najlepsi byli zaś Joanna Mazur i Jan Klejment. Ale to nie wszystko. Mazur otrzymała podczas nagrania programu na żywo nowe mieszkanie. Ostatni odcinek Tańca z Gwiazdami tak wszystkich poruszył, że odbywała się zbiórka na poprawienie warunków mieszkaniowych lekkoatletki. Zaś podczas nagrania siódmego odcinka na scenę wszedł przedsiębiorca Zbigniew Jakubas. Powiedział do oszołomionej Joanny: moja córka po obejrzeniu programu, ze łzami w oczach, opowiedziała mi historię Joanny. Podjąłem decyzję o pomocy tej wspaniałej dziewczynie. A ponieważ w życiu trzeba mieć dużo szczęścia, to tak się dobrze składa, że w moim projekcie Nowa 5 dzielnica w Krakowie jest budynek, który czeka właśnie na panią. Jestem zaszczycony, że mogę pani przekazać nowe mieszkanie z piękną łazienką, salonem, sypialnią i dużym, słonecznym tarasem. A teraz, tak jak szybko pani biega, tak szybko musimy podjąć decyzję o urządzeniu pani mieszkania, żeby zaraz po wakacjach mogła pani w nim zamieszkać. Mazur była wzruszona i szczęśliwa. A kto dziś odpadł z Tańca z Gwiazdami? Sprawdź poniżej. Agnieszka Radwańska odpadła z Tańca z Gwiazdami. Agnieszka Radwańska odpadła z Tańca z Gwiazdami, choć na parkiecie w parze ze Stefano Terracino radziła sobie świetnie. W piątek, 12 kwietnia, najgorzej zatańczyli Mariusz Węgłowski i Kasia Biuman. A jednak widzowie zdecydowali, że to jednak Radwańska odpada. Mimo że Jakub Kutner już kilka razy był zagrożony, to i on przyszedł dalej. W Tańcu z Gwiazdami nie zobaczymy więc już więcej tenisistki. Zgadzacie się z taką decyzją? Widać było, że Radwańska i Terracino byli zaskoczeni. Tego naprawdę nikt się nie spodziewał.